latach swojego życia, ale bardzo miło mi, że w Instytucie Zachodnim
po raz pierwszy w takiej roli z Instytutem Zachodnim wiążą się moje takie wczesne naukowe wspomnienia. Przecież jak Państwo mieliście bibliotekę w Rynku Starego Miasta, to w latach 80. aż tak wspominać, miałem okazję korzystać przygotowując pracę magisterską. Ale to była rzeczywiście epoka przerwy. Przechodząc do tematu naszej konferencji, kilka słów na temat II wojny światowej. No, nie macie wątpliwości, że kluczowym momentem, który określił pozycję Polski w czasie II wojny światowej, była oczywiście jej szybka klęska we wrześniu 1939 roku. O tym się dosyć często, znaczy niby to jest oczywiste, ale tak na dobrą sprawę, jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób rocznicowo to wydarzenie jest obchodzone, to zupełnie tracimy z pola widzenia rzecz najistotniejszą, że nikt nie oczekiwał w Europie, że Polska padnie tak szybko pod atakiem niemieckim. To ten atak w plecy radzieckiej był takim dodatkiem. To wszystko spowodowało, że rząd polski na wychodźstwie znalazł się w roli petenta wobec najpierw Francuzów, potem Brytyjczyków, Afrykańczyków i Amerykanów. I tego nic nie było w stanie zmienić, także tej sytuacji jako nierównoprawnej. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, że Polska była w stanie wytrzymać nawet sam atak niemiecki w 1939 roku zbyt długo, ale ta kwestia jest bardzo istotna. Porównując Polskę, oczywiście to nie to położenie geograficzne z Finlandią, warto zdać sobie sprawę z tego, że w dużym stopniu o losach Finlandii w II wojnie światowej zadecydowało to, że oni wprawdzie przegrywali starcia ze Związkiem Radzieckim, ale zarówno w przypadku wojny zimowej, jak potem radzieckiej ofensywy w 1944 roku byli w stanie Rosjan przez długi czas powstrzymać i spowodować taką sytuację, że całkowite zmierzenie Finów było zbyt kosztowne dla Związku Radzieckiego, bo też inne wypadki jak w 1944 roku, czyli konieczność ofensywy na froncie z Niemcami powodowały, że Finlandia była w stanie ocalać jako państwo niepodległe, niesowietyzowane w przeciwieństwie do Polski. No, dla Polski w czasie II wojny światowej na pewno taki dobry okres koniunktury nastąpił w okresie między lipcem 1941, grudniem 1941, czyli w momencie największych klęsk radzieckich. Efektem tego był układ sikorski-mański, można dyskutować, czy można było w kwestii granicy od Rosjan więcej wtedy uzyskać. Moim zdaniem nie, ale to jest kwestia gdybania. Zresztą ewentualne zobowiązania ZSRR co do uznania granicy ryskiej, no ich wartość mogłaby być bardzo wątpliwa w 1944-1945 roku, kiedy Rosjanie wkroczyli na terytoria Polski. Mamy podobny przypadek Czechosłowacji i Związku Radzieckiego, Stalina, który uznawał granice przedmonachijskie Czechosłowacji, a potem w 1944 roku nagle ludność Rusi Zakarpackiej uznała, że chce być częścią Ukrainy Sowieckiej. No i problem został rozwiązany, wręcz się i Czesi się na to bez większego problemu zgodzili. Ta dobra koniunktura, Rosjanie też nie do końca byli pewni postawy Brytyjczyków, jeśli chodzi o stosunki polsko-radzieckie, ona trwała gdzieś do wiosny 1942 roku, kiedy Sikorskiemu, przynajmniej tak mu się wydawało, udało się storpedować układ radziecko-brytyjski, sojuszniczy, który miał zawierać klauzulę uznania radzieckich zdobyczy terytorialnych poza Polską w Europie Środkowo-Wschodniej z tych lat 1939-1941. Faktycznie to była zasługa polityki amerykańskiej, sprzeciwu, że ten układ został zawarty bez tych klauzul terytorialnych. Natomiast kluczowym momentem, który określał pozycję mocarstw zachodnich wobec Polski w czasie II wojny światowej, w tym okresie 42-45, a szczególnie 42-43, był fakt taki, że bez radzieckich sił zbrojnych, bez ich walki na froncie wschodniej, i to Roosevelt i Churchill wiedzieli, nie sposób było pokonać III Rzeszy. Przełomowym momentem, kiedy Stalin stał się coraz bardziej asertywny również w polityce polskiej, był bez wątpienia była bitwa i zwycięstwo
stalingradzkie, no a powstrzymanie niemieckiej ofensywy latem 1943 roku na Łuku Kurskim spowodowało, że nadzieje rządu polskiego, że się powtórzy sytuacja z roku 18, czyli front wschodni będzie gdzieś tkwił daleko, daleko na wschodzie, alianci zachodni pokonają Niemcy, a w momencie, kiedy powstaną, się wyzwolimy, no okazało się coraz bardziej ułudne. Jeśli chodzi o takie momenty, bo tutaj Marek Kornat o tym wspominał i słusznie zwrócił uwagę, że nie ma co przesadnie gdybać, ale takie, mamy takie dwa, wydaje mi się, racjonalne momenty, kiedy możemy powiedzieć, że ta historia mogła się potoczyć trochę inaczej, jeśli chodzi o II wojnę światową. Bez wątpienia takim momentem, który jest niedoceniany, to jest kwestia przeprowadzenia przez aliantów kapitulacji, przejścia Włoch na drugą stronę. Znaczy, tutaj Hitler jednak pokonał aliantów swoim zdecydowaniem i szybkością działania, doprowadził do tego, że zamiast znaleźć się późną jesienią 1943 roku podnóża Alp, oni musieli, niczym Belisariusz w wiekach średnich, pokonywać Półwysep Apeniński od południa, co jak wiemy zajęło im sporo czasu, bo podnóża Alp znaleźli się dopiero w kwietniu roku 1945. W 1945 z kolei roku, na przełomie kwietnia i maja, alianci mieli rzeczywistą szansę zajęcia Czech, bez oczywiście Słowacji, bez większości Moraw. To już by nie zmieniło zbyt dużo w pozycji ewentualnej Polski. Polski, no, jak możemy domniemać, i tak satelizowanej i skomunizowanej przez ZSRR. No ale byłby to dosyć ciekawy czynnik, ta granica z kapitalistyczną i burżuazyjną Republiką Czech, bo zapewne doszłoby do podziału tego państwa, chociaż to już wchodzimy na bardzo niebezpieczny grunt. Jeszcze jedna rzecz, która a propos II wojny światowej, dosyć popularna ostatnia kwestia o rzekomym pomyśle Churchilla rozpoczęcia wojny w celu wyzwolenia części Polski wiosną 1945 roku. Jest nawet książka autora brytyjskiego, bodajże Walkera, przetłumaczona na język polski, bo zresztą zmienionym takim bardzo propolskim tytułem, bo w oryginale nic o Polsce nie ma. A propos tego, co profesor Sierpowski mówił, słonia, a sprawa polska. Jeśli sięgniemy po dokumenty brytyjskie, no to Churchill, czy znamy sposób działania Churchilla, to bardzo często miał różne dziwne pomysły, które nie zasypywał nie tylko szefów sztabów, ale swoich współpracowników. No i on rzeczywiście wiosną 1945 roku zapytał, jakie są szanse ewentualnej wojny amerykańsko-brytyjsko-polskiej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Odpowiedź była taka, że będzie to długa wojna i raczej bez większych szans osiągnięcia czegokolwiek. Pomijamy tu zupełnie aspekt, jak te stosunki wyglądały, pomijamy aspekt taki, że przez cały okres wojny i Waszyngton i Londyn prowadziły politykę, no może nie zupełnego idealizowania Związku Radzieckiego, no ale z oczywistych względów sojuszu musiały ten system stalinowski przedstawiać samego Stalina jako przyjaznych sojuszników i idealizować. Zostawmy okres wojny. Okres powojenny, czyli okres rządów komunistycznych, jest dosyć mocno polityzowane współcześnie w Polsce. Nie chciałbym się wdawać w szerokie rozważania to, co padło w kwestii suwerenności, czy porównywania Polski Ludowej w sensie formacji państwowej, czy do Vichy francuskiej, czy do protektoratu. Moglibyśmy długo dyskutować. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, o czym mówił Stasiu Żelko, mianowicie na konferencję Poczdamską, ja w ogóle przygotowuję, chociaż to idzie bardzo powoli, książkę o konferencji poczdamskiej. I to jest dosyć ciekawy przykład, gdzie mieliśmy do czynienia z delegacją polską, złożoną z jednej strony z marionetek Stalina, chociaż bardzo różnych, prawda, w sensie charakterologicznym, jeśli chodzi o przywódców komunistycznych, i wicepremiera tymczasowego rządu jedności narodowej, byłego premiera polskiego na emigracji, czyli Stanisława Mikołajczyka. Mimo że oni wcale nie działali zgodnie, bo jedni przeciwko drugim knuli, no to uzyskali jednak dosyć istotną rzecz, mianowicie
to, że ta granica polsko-niemiecka na samym południu nie przebiega wzdłuż rzeki Bóbr, a przebiega wzdłuż Nysy Łużyckiej. No więc jeśli zadamy sobie pytanie, czy nie jest racja stanu Polski, no to wydaje mi się, że jest to oczywiste, że lepiej, że te terytoria znalazły się po naszej stronie. Można po prostu się długo dyskutować na temat tego, dlaczego Stalin akurat popadł do dążenia polskie. Moim zdaniem akurat to wcale nie wynikało z tego, że tutaj Moskwa chciała skłócić na dziesięciolecia Polskę i Niemcy. Inne czynniki były decydujące. Zresztą jeśli popatrzeć na politykę radziecką w kontekście końca II wojny światowej i planów, które w radzieckim MSZ-cie powstawały dotyczących przyszłej Europy, to według tych planów Polska miała być najbardziej korzystna z punktu widzenia ZSRR, to byłaby jakaś niewielka, mała Polska. Widzę pomysł ambasadora Mińskiego, zresztą nie będącego w specjalnych łaskach Stalina w ostatnich latach wojny. Ale jeśli popatrzymy na to, co wyszło jako satelizowane, zwasalizowane państwo, no Polska oczywiście mniejsza terytorialnie niż przedwojenna, no ale państwo jednak w miarę jednorodne etnicznie, pozbawione po akcji Wisła i w przesiedleniach problemu ukraińskiego. Państwo jednolite narodowo i pod względem wyznaniowym. Państwo, które było, znaczy naród, który było dosyć trudno skomunizować, sowietyzować, o czym polscy komuniści się w następnych dziesięcioleciach przekonali. Również z punktu widzenia Moskwy, Polska była jednak dosyć dużym, znaczy była drugim, największym państwem w bloku radzieckim. W Układzie Warszawskim wielkość w sensie terytorium, ludności nie jest bez znaczenia, jeśli popatrzymy przez następne dziesięciolecia. W 1956 roku w październiku i w czasie rewolucji Solidarności w kontekście radzieckiej niechęci do dokonania interwencji w Polsce i polegania raczej na rozwiązaniu próby skłonienia polskich komunistów, żeby się rozprawili sami z Solidarnością. Oczywiście ta presja była nieustanna, ale Moskwa się specjalnie nie garnęła do powtórki z Czechosłowacji z różnych względów. Cóż jeszcze? Jeśli chodzi o, jeśli byśmy popatrzyli na okres PRL przekrojowo, no to te lata 45-47 no to jest taki okres przejściowy, zazwyczaj tak go można nazywać. No, lata 47-48-55 no to jest najbardziej smutny okres, no bo to jest prawa podporządkowanie ZSRR w każdej sferze, budowa państwa wzorowanego na stalinowskiej Rosji. W dziedzinie polityki zagranicznej, jakiejś samodzielności władz PRL jest ona praktycznie zerowa, z wyjątkiem dopuszczania zabiegania o kwestie granicy, znaczy uznanie Odry i Nysy Łużyckiej, ale 56 tutaj bardzo dużo zmienia, zarówno w sferze relacji polsko-radzieckich, tych oficjalnych, rządowych, jak również w polityce Zachodu, że warto pamiętać w kontekście rozmowy o suwerenności i niesuwerenności PRL. I tutaj to jest ciekawe, bo to w zasadzie potwierdza to co dyrektor Dębski mówił, mianowicie kwestia wydarzeń wewnętrznych i wpływu na politykę zagraniczną. Rzeczywiście ta odwilż w Polsce, która po części przyszła dzięki 20. zjazdowi KPZT, ona spowodowała sytuację, w której Gomułka doszedł do władzy. Wywołało to przerażenie w Moskwie, w dużym stopniu nieuzasadnione, ale to akurat nie nasz problem. Spowodowało wewnętrzne zmiany w PRL, które nie uległy, które, jeśli chodzi o swobody kultury, pozycję Kościoła, no przede wszystkim fiaska kolektywizacji, czy wycofania się z niej, w dużym stopniu z niej, doprowadziły do tego, że PRL była zupełnie innym krajem bloku niż pozostali sateliści. Ale to jest istotne. Gomułka został powitany przez mocarstwa zachodnie jako tak zwany narodowy komunista. I od szczytu NATO w grudniu 1956 roku uznano, że celem NATO powinno być wspieranie Gomułki, znaczy celem członków NATO. Oczywiście głównymi pomysłodawcami tej polityki byli Amerykanie, Brytyjczycy, Francja też się popierała. Tak podobną sprawę, że 13 grudnia 1981 to była główna zasada polityki Zachodu, której oficjalnie nie głoszono publicznie, znaczy uznanie, że to, co w Polsce się stało, czyli najpierw Gomułka z przerwą na inwazję na Czechosłowację w 1968 roku, a potem Gierek, to są przywódcy, którzy z punktu widzenia Zachodu są
korzystnymi przywódcami. Czy stosunki wschód-zachód, czy detalne odprężenie w tych relacjach, czy to działało na rzecz Polski? W większości wypadków tak, w sensie dawało większą możliwość działań reżimowi komunistycznemu i to działań pozytywnych, nie zawsze wykorzystywanych, przepraszam. Z wyjątkiem w zasadzie okresu lat 80. po stanie wojennym, kiedy ten paradygmat jest trochę złamany dzięki polityce Ronalda Reagana. Znaczy mamy w tym sytuację taką, kiedy złe stosunki wschód-zachód w dłuższej fali historycznej doprowadzą do wyzwolenia Polski, a polityka Stanów Zjednoczonych z polityki powstrzymywania komunizmu przybierze pewne elementy polityki wyzwalania. Nie macie wątpliwości, że Reagan, wydając na początku lat 80. szereg dyrektyw, wtedy tajnych dyrektyw, które polecały w gruncie rzeczy doprowadzić do wyrwania Polski z bloku radzieckiego, no postawił tą politykę amerykańską na zupełnie innym poziomie niż wcześniejsze administracje. Co więcej, powrócono do tajnych operacji specjalnych z lat 50., z początku lat 50. W tym wypadku Centralna Agencja Wywiadowcza otrzymała polecenie i środki, aby wspierać potajemną Solidarność. Parę tygodni temu na konferencji w Greifswaldzie rozmawiałem z jednym z byłych oficerów Centralnej Agencji Wywiadowczej i on zadał takie pytanie, niech pan zgadnie, nadal ta operacja jest utajniona mimo wspomnień Roberta Gatesa, jaką myśmy sumę przekazali na wsparcie Solidarności w tym okresie 82-81, mówimy o tajnych operacjach, nie o tym, co Kongres dawał rocznie. No ja myślałem, że to jest około 100-150 milionów dolarów, bo powiedział less than 20 milionów, czyli mniej niż 20 milionów dolarów. Ale daleki byłbym tutaj od twierdzenia, że to akurat dyrektywy prezydenta Reagana, czy operacja Centralnej Agencji Wywiadowczej, która prowadziła do 1988 roku, 1989. No i kluczowe znaczenie miały oczywiście wydarzenia w ZSRR i wiara, nadzieja Gorbaczowa, że da się zreformować system socjalistyczny, to spowodowało, że generał Jaruzelski, który był nie chcę powiedzieć czarnym ludem, ale takim złym, słabym przywódcą z punktu widzenia Moskwy wcześniej, nagle stał się pupilkiem Moskwy i Warszawa otrzymała zielone światło do zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja może odnosząc się do tej wypowiedzi, powiem, że może warto było tutaj mocniej zaakcentować rok 56, który był niesłychanie ważny, jeśli chodzi o to miejsce Polski w stosunkach międzynarodowych, bo otworzył i nowy rozdział w stosunkach polsko-radzieckich. Udało się uporządkować wiele spraw bardzo niekorzystnych dla Polski, jak kwestie umowy węglowej powiązanej z reparacjami, jak kwestie stacjonowania Armii Czerwonej na Armii Radzieckiej na terytoriach Polski, no i jak kwestie też repatriacji, no bo udało się ściągać w sumie kilkaset tysięcy osób, którzy w okresie wojny zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego, czy też zostali na terenach przejętych przez Związek Radziecki. Ale ten rok 56 też był ważny w kontekście relacji Polski z Zachodem, bo jeśli popatrzymy na te wydarzenia po 56, po 57 roku na plan Rafackiego, to zupełnie inaczej wygląda rola polskiej dyplomacji. Polscy dyplomaci, ambasadorzy zaczynają się spotykać z ministrami spraw zagranicznych, z premierami krajów zachodnich, co w okresie 50-55 było absolutnie nie do pomyślenia, gdzie stosunki, nie wiem, polsko-francuskie ograniczały się do wzajemnej wymiany notów protestacyjnych i prowadzenia akcji kolonijnych. Żeby już nie przedłużać, oddaję głos drugiemu naszemu panu. Dziękuję bardzo. Ja się tak troszkę przejąłem zadaniem, które postawili organizatorzy konferencji przed nami. No i miało być o tym, jak polskie elity reagują na okresy koniunktury i dekoniunktury i temu w gruncie rzeczy poświęcę swoje wystąpienie. Druga uwaga wstępna, nawiązałbym do uwagi w dyskusji Marka Kornata o tym, że mamy do czynienia z takim kontinuum, tak? Że jeden biegun to jest zupełna niemożność przeprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a drugi biegun tego kontinuum wyglądałby tak, że możemy robić wszystko, na co mamy ochotę. Nie ulega żadnej wątpliwości, to nie jest myśl w żaden sposób
oryginalna, że w okresie PRL-u jesteśmy znacznie bliżej tego pierwszego niż tego drugiego bieguna. Z bardzo prostej przyczyny, i tu wracamy do Jałty i Poczdamu, że w wyniku tych dwóch konferencji Polska Ludowa PRL jest największym z demolutów tak zwanych demokracji ludowej. Czyli jest państwem zależnym o pokaźnej liczbie ludności i pokaźnym terytorium. I tutaj przechodzimy do pierwszego uwarunkowania tej polskiej polityki zagranicznej 45-89, to znaczy, że z punktu widzenia Moskwy taże PRL stanowi kluczowy element europejskiego przedpola, czy też europejskiego imperium zewnętrznego, jakie to mocarstwo zdobyło w czasie II wojny światowej. Czyli chodzi o zależność strukturalną, która, pragnę zwrócić uwagę, jak Jacek Lewinka porównywał sytuację Polski z Finlandią, że ta zależność PRL od ZSRR jest znacznie głębsza niż na przykład zależność państw satelickich od III Rzeszy w czasie II wojny światowej, które były do pewnego stopnia suwerenne i na przykład próbowały z tej wojny wyjść, zdradzając dotychczasowego sojusznika. To jest rzecz w realiach PRL-u nie do pomyślenia. Po drugie, ta strukturalna zależność ma również swój czynnik czasowy. To znaczy, pamiętajmy, że te 44 lata to jest tam 7 razy dłużej niż trwała II wojna światowa i to jest dwukrotnie dłużej niż trwał okres przedwojenny, międzywojenny. Czyli innymi słowy, w warunkach tejże zależności funkcjonowały co najmniej dwa pokolenia polskich elit komunistycznych, tak? No bo o nich głównie mówimy. Jedno, tak jak teraz strasznie przepraszam młodych ludzi, że będę używał pojęć archeologicznych. Jedno to jest tak zwane pokolenie Komunistycznej Partii Polskiej, czyli ludzie, którzy wchodzili w PRL już jako dojrzali, przygotowani przez stalinizm. A drugie pokolenie z grubsza nazywamy pokoleniem ZMP, czyli Związku Młodzieży Polskiej. Pokolenie urodzone koło roku 1930, socjalizowane również w stalinizmie, które będzie wróciło tym krajem do końca systemu. I powiedziałbym, że w ramach tej strukturalnej i międzypokoleniowej zależności jedyną istotną cezurą jest rok 56, o czym już wspominał przedmówca, bo to jest jedyny moment w historii tego kraju, kiedy kierownictwo w Warszawie w jakimś stopniu decyduje się, w jakimś stopniu siłą woli ryzykuje otwarty konflikt z patronem, czyli z Moskwą, z którego wychodzi w gruncie rzeczy zwycięsko, po czym wszystko wraca, znaczy nie wraca do tego, co było przed 56 rokiem, ale zostają wypracowane nowe struktury zależności, o których jeszcze przez za chwilę będę mówił i sytuacja w gruncie rzeczy już się nie zmieni do 89 roku. Również jeśli chodzi o Zachód, występuje zjawisko trwałego braku koniunktury. Jest znowu ten jedyny moment, kiedy pojawia się w 1956 roku nadzieja na tak zwanego polskiego Tito, na narodowy komunizm, która zostaje rozczarowana w trakcie roku 1957. I Stany Zjednoczone, o których w końcowym etapie polityki też już była mowa, w zasadzie kierują się pod jednym podstawowym celem. To znaczy, żeby destabilizować sytuację bloku, żeby utrudniać życie Moskwy, jakby ciągle drążyć tę spójność bloku wschodniego i jednocześnie ta kwota 20 milionów dolarów jest tutaj bardzo telling, bym powiedział, żeby nie inwestować w to za dużo i żeby nie wynikało z tego żadne poważne ryzyko polityczne. Znaczy drażnimy Moskwę jak tylko możemy. Mamy fantastyczny program stypendialny dla członków polskich elit między innymi. Dajemy im od czasu do czasu kredyty, ale nic więcej. Żadnego prawdziwego ryzyka, co oczywiście się pokaże z całą siłą w roku 81. Z punktu widzenia innych państw, z punktu widzenia Wielkiej Brytanii, to Polski mogłoby nie być tak naprawdę. I wiele by to w polityce brytyjskiej, europejskiej nie zmieniło. Z punktu widzenia polityki francuskiej mamy pewną różnicę między okresem de Gaulle'a, czyli powiedzmy jeszcze latami 60, koniec lat 50., lata 60., kiedy PRL jest używana do drażnienia bomb i dyscyplinowania bomb. Zawsze są inne opcje, nie na poziomie integracji zachodniej, bo to w ogóle nie jest ten szczebel, ale żeby Niemcy nie czuli się zbyt pewnie w Europie, to Francja będzie prowadziła ostentacyjnie nieco inną politykę w stosunku do granicy poznańskiej. Przy czym to zjawisko bierze Pompidou i inną tam praktycznie za nim. Teraz są pewne generalia polityki PRL-owskiej.
że tylko wymienia na słowa. To jest oczywiście spór o wykładnię pod Damą, który weszła w gruncie rzeczy do 90 roku. To jest kwestia Moskwy jako jedynego gwaranta tejże granicy na Boże i Nysie. Istnieją pewne luzy, pewna swoboda działań dyplomacji PRL, jeśli chodzi o tak zwaną politykę bałtycką. Taką. Ona jest politycznie dość neutralna, drugorzędna, ale tutaj PRL właśnie jako kraj bałtycki ma taką rolę do odegrania, którą Moskwa mu chętnie przypisała, żeby nie wszystkie inicjatywy stamtąd wychodziły. Istnieje jeszcze coś takiego jak krótkotrwała atrakcyjność Polski dla PRL, dla państw niezaangażowanych i generalnie trzeciego świata. To jest taki mało zbadany temat eksportu polskiej myśli technicznej, estetyki do krajów trzeciego świata, które myślą, że w ten sposób szybciej wyjdą z zacofania, ale to już też w latach 70. w zasadzie się kończy. No i wreszcie ważne spośród tych czynników drugoplanowych, ale esencjonalnych, to jest trwała zależność Warszawy od kredytów zachodnich, która w miarę upływu ostatnich dekad PRL-u oczywiście wzrasta. I teraz jak badać sposoby, na jakie polskie komunistyczne elity próbowały te nieliczne pola, czy to mam autonomii, czy jakichkolwiek możliwości działania zagospodarowywać. I to jest strasznie trudne, ponieważ akta wytworzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL i Wydział Zagraniczny KCPZPR są aktami skażonymi i powiedziałbym właśnie takimi archeologicznymi, to znaczy dla młodych ludzi kompletnie nieczytelnymi. Żeby tworzyć te akta, trzeba było znać język komunikacji, jaki obowiązuje w danej chwili między centrum moskiewskim a Warszawą. Trzeba było dokładnie znać oczekiwania tak zwanego kierownictwa, czyli przez grubsza biura politycznego PZPR. I to wymagało niesłychanego, powiedziałbym, wyrafinowania, które topione było w morzu słów. Te dokumenty PRL-owskie są kilkakrotnie dłuższe średnio od dokumentów z okresu międzywojennego, właśnie po to, żeby jeżeli jakąś myśl się chce przemycić, to trzeba dokładnie wiedzieć jak i trzeba ją utopić w takim kokonie nowomowy. I jednocześnie te akta w jakimś stopniu myślę, że też odzwierciedlają inny ważny czynnik, mianowicie, że w tym kraju zależnym, w stolicy jednego z największego kraju zależnego, zawsze chodziło o to, żeby mieć status trochę lepszy od sąsiadów. To znaczy, żeby Warszawa była traktowana tak minimalnie lepiej niż powiedzmy Budapeszt czy Sofia. Generalnie do opisu tych stosunków mi się wydaje najbardziej przydatną kategoria patronatu i klientelizmu. To znaczy mamy do czynienia z moskiewskim patronem i warszawskim klientem. Przy czym to nie jest układ, który funkcjonuje na komendę i to jest właśnie to możliwe pole działania elit. On jest oczywiście nierównoważny. To znaczy zawsze patron jest ważniejszy od klienta. To jest układ pionowy, a nie poziomy. Ale jednocześnie jest to układ, który podlega stałym negocjacjom i renegocjacjom. To znaczy, że mogą się w jakimś stopniu zmieniać interesy klienta, zawsze się zmieniają interesy patrona i to jest zawsze przedmiotem tych bardzo trudnych do uchwycenia negocjacji. Drugi sposób badania, jak myślały ówczesne elity, wydawałoby się, powinny być jego dokumenty przez nie wytworzone, czyli przede wszystkim wspomnienia. Ale tu mamy do czynienia z sytuacją jeszcze gorszą. To znaczy, iluś tam dyplomatów PRL-owskich napisało swoje wspomnienia, w których w zasadzie o ich treści przesądza miejsce i rok wydania. To znaczy, jeśli one są wydane w Warszawie przed rokiem 89, otrzymujemy od ludzi dokładnie tej samej informacji intelektualnej, kompletnie inny obraz niż jeśli to są wspomnienia opublikowane w Waszyngtonie albo po roku 89. To jest tak, jakbyśmy czytali o dwóch różnych światach i sądzę, że zarówno jeden przekaz, jak i drugi przekaz są mniej więcej tyle samo warto. No i pozostają hipotezy. To są tacy najbardziej inteligentni dyplomaci PRL mieli, czyli co mieli wydrukowane gdzieś tam z tyłu głowy od czasu studiów. Pierwsze, o czym już mówiłem, dbać o pozycję drugiego bloku, bo to jest podstawa działania. Drugie, nie wychylać się ani wobec Moskwy, ani wobec własnego kierownictwa. To ich akurat nie, szczególnie nie różni od innych biurokracji. Trzecie, traktować RFN jako zagrożenie dla polskiej racji stanu. I tu nic nie zmienia ani konstytucji 70 roku, ani Helsinki. Niemcy są postrzegane i mają być postrzegane jako strategiczny, można powiedzieć, wróg PRL.
który jest bardzo ważny dla racji stanu tego kraju. To znaczy, że bez tego odwiecznego i aktualnego wroga znacznie trudniej byłoby Polską na wewnątrz, jak to powiedzieć, zarządzać. Stany Zjednoczone i Francję traktować bardziej racjonalnie, rzadko nawet można powiedzieć przyjaźnie i nie antagonizować ich bez konieczności, bo Paryż zawsze może być jakoś przydatne do rozegrania sprawy w kwestii niemieckiej, a Stany Zjednoczone są po prostu niezastąpione jako źródło kredytów. Czwarta zasada w stosunkach z tak zwanymi demoludami europejskimi: nie dać się wciągać w bilateralne kontrowersje, zachować dystans wobec Jugosławii jako reprezentanta ruchu niezaangażowanych, podejrzany wariant socjalizmu. I ostatnia zasada krajom tak zwanego trzeciego świata, zwłaszcza w Afryce, na Bliskim Wschodzie, w Środkowym Wschodzie, nie dawać nic więcej niż to konieczne, czyli wynika z faktu przynależności PRL do drugiego świata. I teraz przechodzę do konkluzji. Co się zmienia w tym okresie 70-89, o którym w zasadzie miałem mówić? Po pierwsze, że jest znacznie bardziej odczuwalna rola emigracji, to nie emigracji londyńskiej, tylko oczywiście paryskiej, mówiąc w skrócie, paryskiej kultury. On się daje zauważyć już w końcówce lat 70. w piśmiennictwie takim najbardziej ambitnym opozycji demokratycznej, myślę tu przede wszystkim o Polskim Porozumieniu Niepodległościowym. I to myślenie można streścić w zasadzie do dwóch punktów. Ja o tanie pocztam tak. To znaczy, że celem Polski musi być, wybicie, ma być, powinno być wybicie się na niepodległość w istniejących granicach. To myślenie na początku jest elitarne i znane niewielu osobom. W latach 80. przy pomocy mechanizmów, których ja tak do końca jeszcze nie jestem w stanie zrozumieć, to się staje wśród nowych elit, z którymi teraz mamy do czynienia, elit antykomunistycznych, opozycyjnych. To się staje myślenie, powiedziałbym, mainstreamowe. I tutaj dochodzimy do drugiego czynnika zmiany, czyli do Solidarności. Otóż Solidarność po pierwsze nie przełamuje dekoniunktury wobec sprawy polskiej, wbrew temu, co byśmy być może chętnie dzisiaj sądzili. Wręcz przeciwnie, na Zachodzie jest postrzegana jako bardzo istotne zagrożenie dla détente, które już i tak się sypie. Ale generalnie jest Solidarność czynnikiem destabilizującym porządek w Europie z punktu widzenia Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie podejrzane. Natomiast coś się zmienia w latach 80. w zewnętrznym oglądzie Polski, co ja jestem w stanie zobaczyć tylko intuicyjnie. To znaczy, do tej pory PRL miał do opowiedzenia swoją historię martyrologiczną, II wojnę światową i miała do opowiedzenia historię o sobie jako o kraju, który przezwyciężył rzekomo zacofanie. I to są dwie opowieści, powiedziałbym, z zachodniego punktu widzenia równie nudne. To, co się chyba zmienia pod wpływem Solidarności, to jest to, że niekoniecznie politycy, ale intelektualiści zaczynają dostrzegać, że w tym kraju nad Wisłą coś się dzieje, coś się stało, czego jeszcze nie było w historii socjalizmu i w ogóle świata tym samym. Że to jest wręcz odwrotnie jakieś laboratorium nowoczesności, którego nie wiadomo, co wyjdzie, które jest na krótką metę właśnie dosyć niebezpieczne dla równowagi w Europie, to jest ciągle poczytywane za dobro nadrzędne, ale że to jest inna Polska po 80 roku i po 13 grudnia 81. Tu wracamy do roli czynnika wewnętrznego, o którym mówił Sławek Dębski. Jak wiemy, przemiany w Polsce, o czym też mówił mój przedmówca, się dokonują, to są przemiany wewnętrzne, a nie zewnętrzne. I w roku 89 mamy do czynienia z sytuacją naprawdę paradoksalną, że podczas kiedy te zmiany w Polsce się stają coraz bardziej oczywiste, to ostrożność dyplomacji zachodniej wobec tego fenomenu wiosną 89 jest równie wielka, jakby była wiosną 89 czy 69. Oni, krótko mówiąc, w ogóle nie są przygotowani na konsekwencje tego, do czego w jakimś tam małym stopniu sami się przyczynili. Bardzo ciekawe rozmowy, pierwsze półrocze 89 to jest zupełnie inny świat niż drugie półrocze. I tutaj dochodzę do ostatniego punktu podsumowania, mianowicie jest jeden okres koniunktury w całej historii Polski Ludowej, to jest oczywiście rok 89. I tu już nie będę opowiadał historii zdarzeniowej, natomiast ograniczyłbym się chyba do trzech punktów podsumowania. Po pierwsze, zostaje osiągnięty cel podstawowy, czyli przywrócenie suwerenności. W 100%. Po drugie, zostaje osiągnięty równie ważny cel,
odzyskania suwerenności w istniejących granicach. To trudno przecenić. Elity polskie w 18 i 45 roku miały zarówno ten problem suwerenności, jak i granic jednocześnie rozwiązane z wiadomym skutkiem. Tutaj elity polskie są zwolnione z tego, żeby walczyć o granice w tym sensie, w jakim to miało miejsce w 18 i 45 roku. Bo trzeba tylko bronić tego, co postanowiono w Poznaniu. I to się również udaje w 100%. I trzeci, chyba zupełnie niedoceniany element tego sukcesu, że Polska, podobnie jak w okresie międzywojennym, ma znowu 7 sąsiadów, tylko stosunki z nimi ma zupełnie inne. Przypomnę tylko ten fakt, bo ci z Państwa na pewno się jeszcze z tym nie zetknęli, że w Polsce okresu międzywojennego 45% budżetu był wydawany na obronność. Czy umiemy sobie wyobrazić trzecią Rzeczpospolitą, która wydaje 45% na obronność? No ja nie mogę. A to jest między innymi skutek tych zupełnie innych stosunków sąsiadów. I wreszcie, że nowa koniunktura, czy ten moment koniunktury 89-90 prowadzi do stopniowej wymiany elit. W roku 90 ambasadorem w Bonn zostaje Janusz Eicher, jak najbardziej nie tylko pokoleniowo przedstawiciel młodych elit, ale ambasadorem w Moskwie zostaje Stanisław Ciosek, jak najbardziej jeszcze ze starego portfela. Rokowania z Niemcami w sprawie granicy i traktatu o przyjaźni prowadzi Jerzy Sułek, człowiek ze starej elity, ale pod bardzo, powiedziałbym, skrupulatnym nadzorem Krzysztofa Skubiszewskiego z nowej elity. Jeśli są Państwo tym zainteresowani, są wspomnienia całkiem niedawno opublikowane Jerzego Marii Nowaka, takiego właśnie inteligentnego dyplomaty z PRL, który przeszedł na służbę III Rzeczpospolitej, gdzie te załamania, ciągłości, wyzwania, które się z tym wiążą, moim zdaniem są uczciwie i bardzo trafnie opisane, które polecam. I tym samym doszliśmy już do okresu III Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nim oddam Państwu głos i rozpoczniemy dyskusję, chciałbym jeszcze może dwie uwagi dotyczące wypowiedzi pana profesora Borodzieja. Jedna dotyczyłaby Gomułki, tego jego zwycięstwa w 56 roku. Gomułce się rzeczywiście udało w pewnym stopniu swoją jakąś niezależność obronić. Jeśli wierzyć tym wspomnieniom, zdarzało mu się również być na tyle szczelnym wobec Chruszczowa, że go łapał za klapę od marynarki i nim potrząsał, jakby to usłyszał, że Chruszczow chce coś zrobić złego ze Szczecinem, na przykład oddać go wschodnim Niemcom. Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną i jedność tego obozu krajów demokracji ludowej, to Gomułka tutaj nie miał żadnych planów, żeby się wychylać. Dość szybko miał okazję udowodnić, że będzie lojalnym partnerem Związku Radzieckiego. Mówię tutaj o dwóch sprawach, czyli o egzekucji Imre Nodzia. Gomułka podobno prywatnie bardzo to przeżył i się nie zgadzał, natomiast publicznie oczywiście stwierdził, że należało tak zrobić. I druga rzecz to jest kwestia Jugosławii. Stosunki radziecko-jugosłowiańskie bardzo mocno uległy bardzo mocnemu zaostrzeniu w 1958-1959 roku i tutaj Gomułka też stanął, poparł w pełni Moskwę. Planowana wizyta Tito w Polsce została zerwana i też te nadzieje amerykańskie, o których też była mowa, na to, że Gomułka stanie się polskim Tito, dość szybko okazały się niespełnione. Zresztą Gomułka sobie doskonale zdawał sprawę, że Amerykanie takie plany czy takie nadzieje w nim pokładają i wiedział, że tych planów raczej nie spełni. Natomiast druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest ta kwestia polityki amerykańskiej, czyli kwestia drażnienia Moskwy, ale drażnienia tylko do pewnego stopnia. Najlepiej to chyba pokazują rozmowy Mieczysława Rakowskiego z Zbigniewem Brzezińskim, który już po zwycięstwie prezydenta Cartera w wyborach objął stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, a Mieczysław Rakowski jeszcze jako poseł na Sejm i jeszcze jako redaktor naczelny Polityki, jeszcze przed tym, zanim został wicepremierem, jeździł na rozmowy. Brzeziński mu tłumaczył: róbcie co możecie, ale tylko do pewnego stopnia, bo jeśli Rosjanie wkroczą do Polski, to Stany Zjednoczone i nic z Europy Zachodniej wam nie pomoże, nikt wam nie pomoże, będziecie musieli sami zostać z tym problemem.
problem z tych rozmów Rakowskiego polega na tym, że jeśli chodzi o ich udokumentowanie, to tak jak tu była mowa, że te dokumenty PR-owskie są często skażone, to tutaj jest jeszcze gorzej, bo po prostu tych notatek nie ma, one się nie zachowały, a przynajmniej w archiwum MSZ-u nie można ich znaleźć. To oczywiście nie dotyczy tylko tych rozmów z Brzezińskim, bo Rakowski jeździł również do Niemiec Zachodnich, też się spotykał z ważnymi politykami, też sporządzał notatki, które potem przekazywał stronie partyjno-rządowej. Tych notatek niestety nie ma. Ta część, kwestia mówienia o PRL-u, też powinniśmy pamiętać, że znaczna część dokumentów po prostu się nie zachowała. I kolejny i ostatni, już raz wracam do roku 56. W 56 roku polska ambasada w Moskwie wysłała do centrali, sądząc od numeracji, około 803 programów. W zasobach archiwum zachowało się około 30. Także mówiąc o tej polityce, musimy pamiętać, że to zasób, podstawa źródłowa, szczególnie jeśli chodzi o lata 40. i 50., pozostawia bardzo wiele do życzenia. To tyle z mojej strony i zachęcam do dyskusji i zadawania pytań, wygłaszania komentarzy. Proszę bardzo, pan profesor Kowal. Moim zdaniem to nie jest to kwestia określenia priorytetnego w żadnym stopniu, a po prostu
No, utrata terytorium, ludności, no, to jest jednak bardzo poważna, konsekwencje tego są bardzo, bardzo poważne i nawet najlepsza, najbardziej zręczna dyplomacja, a jednak rząd polski przynajmniej do 1944 robił, co mógł w miarę sensownie, znaczy nie popełnił żadnych znaczących błędów, no nie była w stanie tutaj tych realiów zmienić. Ale tutaj praktycznie się zgadzamy. Kwestia starań Gomułki o uzyskanie uznania granicy na Odrze i Nysie. To oczywiście jest taki rodzaj zbieżności interesów patrona i klienta. To znaczy Moskwa ma od Poczdamu, ma ten i od powstania NRD, ma ten problem, że północna część Europejskiego Imperium Zewnętrznego ma nieuznawane międzynarodowe granice. Tak by to można określić, tak, bo to się odnosi do granicy pod Polska NRD i NRD. No i w związku z tym jest zainteresowana tym, żeby tę część Imperium Zewnętrznego ustabilizować przez międzynarodowe uznanie granic. I to się w pełni zbiega z interesem Warszawy, żeby uzyskać wreszcie potwierdzenie od MON, że granica na Odrze i Nysie jest nienaruszalna z punktu widzenia Republiki Federalnej Niemiec. Przy czym patron oczywiście do końca demonstruje swoją przewagę. To znaczy, jak pamiętamy, to właśnie w Układzie Moskiewskim pierwszym z zawartych jest mowa o nienaruszalności granicy, a Układ Warszawski jest dopiero wtórny. Ale oczywiście, jako przykład zbieżności interesów tej kulawej przyjaźni moskiewsko-warszawskiej, jak najbardziej da się to przytoczyć. Pan profesor Kuźnia? Tak. Krótkie pytanie, uwagę właściwie do profesora Podkowrodzieja, bo mówić po to, że takim dogmatem polityki PRL wobec Niemiec była ta teza o tym, że Niemcy są tak grzeczni, właściwie rozciągnął się na cały teren, tak właściwie bez mrugnięcia okiem. Natomiast jednak mamy ten okres, to było jakieś zagranie na koniunkturę po zmianie władzy w Niemczech, przejęcie przez władzę, przez socjaldemokratów, Brandtart, wiadomo, i z tej samej strony, później kontynuacja przez Schmidta, także socjaldemokratem. I mamy okres Gierka, kiedy Gierek manifestuje swoją przyjaźń z Ludem Schmidtem, poklepują się, pani profesor, bo pani mówiła, że to nie gardło z tego powodu, ale oni gardło trochę testowali. Także myślę, że ten wątek niemiecki on był bardzo niejednoznaczny. Już po roku 70, bo Gomułka był bardzo dogmatyczny, wiadomo, z czego się to brało, z tego, co przed chwilą powiedziałeś, natomiast już oni też czuli troszkę oddech władzy, troszkę czuły oddech jednak inicjatyw kościelnych. Mamy pewnie, obchodzimy 50. rocznicę biskupów polskich, wprawdzie ta reakcja niemieckich nie była specjalnie obiecująca, ale tutaj jakieś zielony pękały. Także myślę, że stosunek do Niemiec jako tego. Ja oczywiście bardzo dobrze pamiętam, byłem w wojsku i zawsze musieliśmy biegać po placu takich wielkich tablic, z których szerzyli kły w takich hitlerowskich hełmach dyżurni, rewizjoniści, kajczarek. Pamiętam to bardzo dobrze. Lata 70. Wojtek od ale myślę, że jednak to się już od Gierka w latach 70. Bardzo, bardzo, powiedziałbym, znacząco zmieniło. Nie wiem, jak byś to komentował, no bo oczywiście w partii ideowej jeszcze tak podtrzymują, ale już w partii takiej polityki pragmatycznej, w ogóle gospodarczej, to już jest zupełnie, tak powiem, inna gra, prawda? Po pierwsze, to oczywiście, że są różnice między latami 60. i 70. Powiedziałbym, że na tym polu dosyć subtelne. Ty biegałeś po tym poligonie w którym roku? To był niedobry rok z mojego punktu widzenia, bo byłem włączony z tego, czym chciałem powiedzieć, mianowicie w 80. okresie. No właśnie. I w dalszym ciągu jeszcze ci najstarszy. No właśnie. Ja bym tę historię rozpisał na kilka wątków. Teraz obchodzimy rocznicę upłynięcia Willy Brandta i wszyscy z Państwa, ci, którzy jeszcze tego nie wiedzieli, mieli możliwość przeczytać sobie o tym, z jak najwyższą niechęcią w PRL-u traktowano to zdjęcie Brandta, który upłynął przed pomnikiem bohaterów Goethe. Z różnych powodów, ale ja jako taki powód dosyć elementarny bym wymienił to, że nie było w 70. roku również w momencie podpisywania układu jakiegokolwiek zapotrzebowania na dobrego Niemca z Republiki Federalnej.
Kiedy w 1972 roku doszło do ratyfikacji układu, jest taka oczywiście strasznie długa notatka ówczesnego ministra spraw zagranicznych dla biura politycznego, gdzie on tam opisuje, co się zmieni wskutek nowych regulacji prawnych itd. itd. I końcowe zdanie jest takie, że w dalszym ciągu, parafrazuję myśl, to jest wyjątkowo krótkie, jedno zdanie, że w dalszym ciągu nie jesteśmy zainteresowani, żeby ta nowelizacja wykraczała poza te obszary. Kropka. On nie musiał pisać, że my w dalszym ciągu potrzebujemy tego wroga, który w 80 roku będzie straszył żołnierzy na poligonie, bo to dla wszystkich członków biura politycznego jest jasne, że bez tego wroga będzie gorzej. Jeśli chodzi o tę przyjaźń męską, tak, Gierek Schmidt, to tam niewątpliwie jest taki element, że Gierek się czuje niesłychanie dowartościowany, że ma do czynienia z mężem stanu, tak, i że to ogromnie pochlebia ta w tym wypadku właśnie nie nierówna, tylko równa męska przyjaźń polityczna, jeśli coś takiego w ogóle istnieje. Natomiast jeśli chodzi o zawartość tych rozmów, no to ona się sprowadza do polskich pretensji prawnych związanych z odszkodowaniami za okres II wojny światowej i do nowych kredytów. No nie ma w tym jakiejś oferty wychodzącej poza ten właśnie horyzont w ogromnej mierze wyznaczony przeszłością. I to się właśnie nie zmienia do 80 roku. Ja bym powiedział, że zmienia się może coś innego, że w którymś momencie w wydziale tam ideologicznym KCPZPR czy gdziekolwiek indziej zauważono, że ta propaganda antyniemiecka już w ogóle do nikogo nie przemawia. Ja myślę, że tym momentem mógł być 82, kiedy produkowano ten słynny plakat z Adenauerem w płaszczu zakonu krzyżackiego, co jak pamiętam wywołało już wyłącznie śmiech na sali. I w tym sensie się może okazało, że już z tego wroga RFN-owskiego my już tak wiele nie wyciągniemy, to możemy sobie trochę dać spokój, zresztą mamy w latach 80. w ogóle inne problemy. Ale mniej więcej tak bym to widział, że jednak można bronić stwierdzenia, że odprężenie moralne z RFN nie było przewidziane do 80. Tak, warto dodać jeszcze wątku, że jednak dużą aktywność Rakowskiego i jego środowiska, bo on jest polityką, prawda? Gdzie kruszyło lody, także z warstwy, powiedziałbym, takiej atmosferycznej, kiedy co tylko polskiej. Tak, tak. Ja oczywiście nie mówiłem o tym, co jest obok oficjalnej polityki, między innymi taka postać, jak wielokrotnie tu wspomniany Rakowski. I to jest znowu ważny nurt, ale jakby temat był na osobną konferencję. Jeśli wolno, jedno słowo. Dalej nie mówić. Chciałem wyrazić uszanowanie dla panów za spokojny, rozważny i poważny ton tych wypowiedzi, które mi odpowiadają. Co najgorsze, że właściwie nawet w szczegółach się zgadzam. Co się dzieje, profesorze? To się rozwiązuje z nami grać. Co mi się przecież zdarza. Chciałbym może jeszcze podkreślić ogromną rolę społeczną, jeśli chodzi o granice na oczywiście. To była gra nie tylko polityczna, to była także gra społeczna, która oddziaływała na społeczeństwo, moim zdaniem bardzo silnie, zwłaszcza społeczeństwo Wielkopolski i tej części Polski Zachodniej. Ja w historii naszego kraju, narodu rozróżniam wpływy rozbiorowe do dzisiaj. Ja widzę relikty tej historii XIX-wiecznej także współcześnie. Pojęcie dla państwa jest inne, dla mnie też jest inne. Owo współczesność jest dla mnie także czasem każdy żołnierz polski, rosyjski, czy jakikolwiek inny, który zginął w walce z Niemcami podczas II wojny światowej był mile widziany w tym sensie, że nie zginie mój żołnierz brytyjski, amerykański czy jakikolwiek inny. Im większy opór innych, tym szansa na moje straty mniejsza. To jest kalkulacja, no nawet nie mamy o to mieć prawa pretensji. Proszę mi powiedzieć, czy zdanie no nie wiem, ktokolwiek. Czy teza bardzo mi się nie podobają? Nie podoba mi się teza, że właściwie nasz wkład w wojnę drugą światową z punktu widzenia
się potoczyła, jak się potoczyła. O, w ten sposób. Bez udziału. No ja spróbuję, panie profesorze, przecież też bardzo dziękuję w imieniu swoim i Włodka Borzieja za te sympatyczne słowa. Ja chciałem bardziej o Rakowskim mówić, o czym panowie dyskutowaliście w Niemczech, ale jeśli chodzi o ten wkład w II wojnę światową, to akurat tutaj bym się do pewnego stopnia z panem profesorem nie zgodził. Czy militarnie, no to oczywiście możemy decydować, znaczy zaczynając nawet kampanii wrześniowej. Ja sam mówiłem, że myśmy zostali bardzo szybko rozbici. Ale fakt jest taki, że mimo pragnień Hitlera, armia niemiecka poniosła tak duże straty nie tyle na skutek polskiego oporu, ile na skutek zużycia materiałowego, że nie była w stanie kampanii na Zachodzie zacząć do wiosny roku 40. No, dla nas był żaden pożytek, no, ale w sensie wojny miało to pewne znaczenie. Zaraz przejdę do roli wywiadu, która jest moim zdaniem bardzo istotna, ale jeśli chodzi o militaria, to też nie jest, znaczy oczywiście byśmy nie mieli decydującego wpływu, nie ma cienia wątpliwości, ale 44-45 rok, drugi korpus na froncie włoskim. To są oczywiście do pewnego stopnia działania peryferyjne, ale jednak trochę niemieckich sił pochłaniały. Kiedy Churchill mówił Andersowi w lutym 1945 roku, że pan swoje dywizje może zabrać, to oczywiście było takie typowe Churchillowe mówienie, on tego oczywiście nie chciał, a Niemcy nie mieli kim zastąpić tych dwóch dywizji Andersa na tym froncie. Po prostu nie mieli ludzi, brakowało wyszkolonych żołnierzy. I mimo, że to nie była znacząca, wydawałoby się, siła, to nie można tego w żaden sposób deprecjonować. W 1945 roku, w czasie ofensywy berlińskiej, Sowieci byli tak już, jak powiedzieć po angielsku, short of people, mieli tak mało ludzi, których mogli wcielać do armii, że i ta pierwsza, i druga armia Wojska Polskiego, one były dosyć istotnym czynnikiem, bo tam było chyba 12% siły żywej, która atakowała. Ale kluczowe znaczenie, i to warto przypominać, miało jednak działanie polskiego wywiadu, i to nie jest tylko kwestia przekazania informacji o enigmie, ale wszystkim współpracy polsko-brytyjskiej w dziedzinie łamania enigmy w okresie luty 40, maj, czerwiec 40 roku. No to sami Brytyjczycy dosyć niechętni do przesadnego wyolbrzymiania roli Polski w tej kwestii podkreślają, że brytyjscy kryptolodzy twierdzili, że to skróciło gdzieś wojnę o pół roku. No, tyle, że to oczywiście nie miało żadnego przełożenia na pozycję polityczną polskiego na wychodźstwie, ponieważ nawet Churchill, tak mi się wydaje, przynajmniej ja nie znalazłem innej informacji, nie wiedział o tym, że te informacje podstawowe zostały przekazane przez Polaków w lipcu 1939 roku. No i bez wątpienia wywiad polski w czasie II wojny światowej, w sensie human intelligence, odgrywał bardzo istotną rolę w Europie, przekazując Secret Intelligence Service mnóstwo cennych informacji. Mamy takie dwa tomy rzadko czytane takiej Komisji Polsko-Brytyjskiej, której ekspertem byłem. To do pewnego stopnia pokazuje ten polski wkład, ale niestety nie pełny, ponieważ Brytyjczycy nie odtajnili i nie udostępnią akt Secret Intelligence Service dotyczących tej współpracy. Ja bym może zaczął anegdotycznie, że jeżeli słyszymy, że pierwsza i druga armia na froncie wschodnim 12%, a na, powiedzmy, że na włoskim i zachodnim 8%, to naprawdę nie daje 20% razem. A teraz na poważnie, kiedy mamy taki kłopot z oceną, jak gdzieś wymierzyć coś, co jest trudne do wymierzenia, to czasami całkiem pożyteczne to jest porównanie. To znaczy, ja myślę, to twierdzenie, o które pan pyta, równie jest prawdziwe w stosunku do Francji, albo i nieprawdziwe. Jeszcze inne porównanie, jak wiadomo, najpotężniejsza partyzantka zachodniej Europy, która wiązała dziesiątki niemieckich i włoskich, to była partyzantka jugosłowiańska. Jedyny kraj, który się sam wyzwolił w tej części Europy. No i pytanie, czy II wojna światowa przebiegłaby inaczej, gdyby partyzantka tylko nie była tak potężna? Chyba też nie. Dziękuję bardzo. Ja nim oddam jeszcze głos w dyskusji, pozwolę sobie na dwa komentarze. Mam jeszcze kilka minut, przerwa została zaplanowana przez organizatorów dopiero na 13:15. Także chciałbym się odnieść do tego, o co mówił pan profesor Roman Kuźniak i do kwestii Herberta Czali. Chciałem przytoczyć taką jedną informację. W roku
Już po roku 1989, po powołaniu rządu mazowieckiego, ministrem był Krzysztof Skubiszewski. Już po wizycie Helmuta Kohla w Polsce i po mszy pojednania krzyżowej, Ziomkostwo Śląskie postanowiło przysłać do Polski 2000 egzemplarzy wiadomości śląskich wydawanych po niemiecku. No jak polska służba celna zobaczyła to na granicy i zobaczyła, że tam jest artykuł chyba Herberta Hubki albo Czaj, już nie pamiętam którego, no to natychmiast skonfiskowała ten cały nakład. Już nie pamiętam dokumentów, w którym to było konkretnie. Wszystko jedno, to skonfiskowała natychmiast nakład formalnie, powołując się na ustawę o cenzurze, która wprawdzie już praktycznie w Polsce nie funkcjonowała, ale jeszcze cały czas formalnie istniała. Także mimo upadku komunizmu jeszcze ta propaganda dotycząca tych dwóch panów była całkiem żywa. I drugi mój komentarz, chciałem odnieść się do tego, o czym mówił pan profesor Kornat, czyli do kwestii petenta. Jest taki dokument z roku 40, chyba memorandum ambasadora polskiego w Londynie, Edwarda Daczyńskiego, w którym on opisuje sytuację w Polsce, barbarzyństwa niemieckie, okropieństwa okupacji radzieckiej, bohaterską walkę narodu polskiego, no i cały czas stawia polityczne postulaty, że Polsce trzeba pomóc, trzeba uznać granice, trzeba odbudować Polskę, trzeba walczyć i pomagać. I kończy to swoje memorandum takim sformułowaniem, że oczywiście w kolejnych miesiącach będę panu przesyłał kolejne informacje na ten temat. A brytyjski dyplomata, który to czytał w Foreign Office, zrobił taki króciutki dopisek, który należałoby chyba przetłumaczyć na o Boże. Myślę, że o Boże najlepiej pokazuje stosunek Brytyjczyków do Polski jeszcze w tym pierwszym okresie wojny, kiedy jeszcze nie było agresji niemieckiej na Związek Radziecki. To tyle z mojej strony. Widziałem, że jeszcze są osoby chętne do zabrania głosu. Tam z tyłu. Bardzo proszę. Dałoby Niemcom sposobność uderzenia na zachód już na przykład wiosną 39. Tu ja widzę ten problem, który jest elementem oceny pozytywnej naszego znaczącego wkładu. A co by się działo dalej, no to ponieważ nie jestem psychologiczem, więc oddaję głos na ten moment. Dziękuję bardzo panu wszystko. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, chciałem dwa zdania na temat wielkości strat. Co prawda nie jestem historykiem i to polityką się nie zajmowałem, co prawda, bo taki epizod w moim życiu strat z okresu II wojny światowej dla miasta Poznania. To była fundament do tego, co było w Warszawie. To wyliczyli skrupulatnie, ukazał się raport. Ale proszę Państwa, nie o tym chciałem powiedzieć. Przypominam się, wróciłbym do pytania profesora Sierpowskiego, mianowicie dotyczącej wielkości strat. Przypomina mi się konferencja jakieś około 30 lat temu w Instytucie Zachodnim, w którym wystąpił profesor Antoni Czubiński i zajmował się podobną problematyką. Przyznam szczerze, dla mnie to, co on powiedział, było wielkim zaskoczeniem, żeby nie powiedzieć szokiem, bo ja byłem wychowany i socjalizowany na dywizjonie 303 w Polskich Siłach Zbrojnych, pierwszej, drugiej Armii Wojska Polskiego, Powstaniu Warszawskim i całej tej wielkiej mitologii. I profesor Czubiński, mówiąc o wielkości strat, znaczy polskim wkładzie militarnym w okresie II wojny światowej, uwzględniając walki na Pacyfiku, Stany Zjednoczone, globalnie, stwierdził, że ta nasza wielkość to jest albo kilkanaście godzin, albo kilka, nawet nie kilka dni. Umówił 1, 2, 3 dni, tak rachunkowo rzecz ujmując. Tak wynikało z jego zestawu. Przyznam szczerze, to powtarzam, że było dla mnie dużym zaskoczeniem, bo było swoistym ciosem w taką mitologię, którą ja byłem socjalizowany. To nie chciałbym tego komentować, ale tak pod rozwagę, matematycznie wyliczając wkład liczbę żołnierzy, czołgów, samolotów, etc., etc., w stosunku do globalnej liczby tych głównych aktorów. I druga rzecz, profesor Kuźniak, znaczy ja też, znaczy przyznam szczerze, że ja w mojej tej socjalizacji wojskowej akurat ze słupką uczelni nie zetknąłem, bo w 1977 i potem na licznych poligonach, akurat tego akcentu specjalnie nie widziałem, tam był głównie imperializm amerykański,
Karta niemiecka jakaś nie była eksponowana. Ja myślę, że to zależało od lokalnych, powiedzmy, może nie wytycznych GZP, chociaż mogłoby to być ciekawe same w sobie, prawda, czy takie wytyczne były, ale to tylko taka drobna prosta, bo przyznam się, że byłem trochę zaskoczony, bo w mojej pamięci przed oczyma, prawda, na placach apelowych i innych miejscach ćwiczeń inna ikonosfera funkcjonuje, ale tak zupełnie na marginesie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i jeszcze ostatnie pytanie, komentarz pana profesora Kuźniara, bo już czas nam się kończy. Ja tylko chciałem wrócić na pewien paradoks, nasz udział w pierwszej wojnie światowej i w drugiej wojnie światowej. Można oczywiście próbować obniżać wartość naszego udziału, przeliczać go na godziny czy dni, co uważam jest absolutnie, powiedziałbym, karkołomnym zajęciem, procedurą, która niczego nie mówi. Natomiast jeżeli weźmiemy jednak pod uwagę ten udział polskim rozsiany bardzo wojny na froncie wschodnim, na froncie włoskim, później Normandia i dalej w Anglię i znaczący wkład polskiego podziału i tak dalej, to on był jednak. Podczas rzeczywiście w czasie pierwszej wojny światowej, nie będę tego kwalifikował. I proszę spojrzeć. Po pierwszej wojnie światowej, bez jakiegokolwiek udziału militarnego, bo tak to trzeba powiedzieć, była symboliczny, odzyskujemy duże państwo, granice wiemy i tak dalej, suwerenne państwo, duże, bez jakiegokolwiek wkładu wojskowego na frontach pierwszej wojny światowej. Po drugiej wojnie światowej mamy duży wkład, wielkie zniszczenia, wielkie straty, otrzymujemy małe państwo, kompletnie suwerenne. Także nie zawsze na to się liczy. Dziękuję bardzo. Jeszcze profesor Porodziej minutowo. Krótsza. Proszę Państwa, w czasie pierwszej wojny światowej na ziemiach przyszłej II Rzeczpospolitej zostało zmobilizowanych co najmniej 2,4 miliona mężczyzn. Jak dokładnie policzymy, ile zostało zmobilizowanych w II wojnie światowej, to można wyjść mniejsza liczba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo, idealnie zgodnie z planem kończymy ten panel. Dziękuję Państwu bardzo. Moim zdaniem istotny czynnik. On w tym czynniku ma swoiste poczucie sprawiedliwości, że skoro zabiera Polskę.
pozytywne. On był bardzo otwarty co do tych Lwowa, tak? Tam mamy te próby. Nie tak.